pogoda wymarzona dzisiaj na nagrania, także chyba za chwilę odpalamy sprzęty. 30 dni i dla was specjalnie wstałem, żeby pokazać wam wschód słońca. Tak, szeryf? Da się coś zrobić. To się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. Jak kawę wypiję, to wtedy coś zrobię. Dzień dobry, zaczynamy nowy vlog. Opuszczamy malownicze Kociewie. Szefowa za kierownicą zdradzi kierunek, gdzie jedziemy? Nie. Nie? Nie. Pokażę wam jakąś podpowiedź z trasy. Lecimy teraz w kierunku słońca. Cały czas mieliśmy słońce. Już jesteśmy po żniwach. Zarobieni, oprawieni. Nie? Zarobione na dalszą podróż. No i po żniwach. Mała podpowiedź, będziemy wjeżdżać na A1. Piszcie w komentarzach, gdzie jedziemy. Dotarliśmy na punkt widokowy Orłowo, Gdynia. Pokażę wam rowerem muzea, które już nie pływają. Odremontowane. Tutaj można zwiedzać. A następnie, jak pamiętam, rok temu powinien stać Dar Pomorza. I mamy Dar Pomorza. Super. Deszczyk idzie, a my zjemy sobie ciastko i kawę teraz, przeczekamy. Rowerki tam stoją. No i pada. Deszczyk nadal pada. Nie tracę czasu, ale nie rozpuścimy się, jedziemy do kampera. Dojechaliśmy, to przestało padać. Tutaj mamy blisko klipu Orłowo. Musiałem przeparkować auto, bo taka koło już się zrobiła. Teraz mamy wyjście z tej strony. Wtedy mieliśmy z tamtej. Auto zmykamy na rewę. I będzie się działo.
bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Koniec ze zwiedzaniem zamków, bunkrów. Będziemy chilloutować troszeczkę wzdłuż morza, a potem zadecydujemy co dalej. Ciepło się zrobiło. Ciepło się zrobiło? Dotarliśmy do Sopotu rowerami. Już wam powiem, ogólnie jesteśmy w okolicy Gdyni, na takim camper park. Tam openery robią. Ogólnie, o dziwo, nie ma dużo ludzi. Na razie będziemy jechać wzdłuż morza, ale będziemy starać się jechać takimi miejscówkami mniejszymi, gdzie no nie żadne duże miasta. Zobaczymy. Postaramy się też troszeczkę jeździć gdzieś na dziko. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo tu już nas skasowali za dobę 110, więc co do Mazur, ogólnie to jest przestrzał cenowy. Dzisiaj po południu odwiedza nas nasz znajomy. Telewizja do nas przyjeżdża. Zobaczymy, co zrobimy. A więc dotarliśmy do mola w Sopocie. Zobaczcie, jaka kolejka. No my się raczej pchać nie będziemy. Masakra. Będziemy jednak uciekać w te mniejsze miejscowości, ale trzeba tutaj też wszystko odhaczyć, zobaczyć. Teraz lecimy na Monciak. Czy to warto ogólnie w takiej kolejce stać? A nie masz ochotę? Nie. Nie. Lecimy dalej, nie? W Sopocie, jak chcecie dobrze zjeść, to jest taka knajpka Śliwka w kompot. Zobaczcie, kolejka jest. My właśnie stamtąd wyszliśmy, ale jedzenie mega. Dzień dobry, mamy nowy dzień. Jest słoneczko. Dlaczego się tak mocno cieszę? Dlatego, że dzisiaj mamy mieć nagrywki naszego kampera. Jedziemy do Ustki, jedziemy do Rewy. Będziemy robić nagrywki z drona, więc fajnie, że słońce będzie, bo wtedy lepsze ujęcia będą. No. To widzimy się w Pucku. Dzień dobry, dzień dobry. Nagrywani. Jesteście nagrywani. My już żeśmy się w jeden dzień widzieli. Wcześniej nagrywek nie było. Tak, dobrze. Cześć. Dzień dobry, cześć. I co, Danielu? Powiedz mi, jaki masz pomysł tutaj? Bo ja nie widzę tutaj pomysłów. Nie, no pewnie. Tutaj ładna okolica, jak widać. Zresztą dzisiaj nam pogoda naprawdę dopisała. Bo jedziemy z uśmiechem przez życie, więc ja to bym odbiłem. Pogoda wymarzona dzisiaj na nagrania, także chyba za chwilę odpalamy sprzęty. W przybliżeniu będziemy dzisiaj latać dronem. Dokładnie. Jakby co, to Daniel zajmuje się takimi sprawami. Jesteście w okolicy Gdynia, Gdańsk, Sopot lub cały kraj. Wszędzie do was dojedzie. My już wcześniej współpracowaliśmy z Danielem. Spotkaliśmy się teraz niedawno tutaj, bo jesteśmy w tej okolicy. Robił nam fajne filmy też do firmy, więc powiedz w ogóle, czym się zajmujesz, Daniel? Zajmujemy się tak naprawdę brandingiem różnych firm i tak naprawdę od logo po właśnie filmy reklamowe na Facebooka, takie krótkie formy, ale też długie formy reklamowe. Także tak naprawdę co potrzeba, to tworzymy, również grafikę. Także w miarę potrzeb właśnie tak jak mówię, to co jest potrzebne robimy, tak żeby takie filmy i te wszystkie materiały marketingowe na siebie zarabiały, no i żeby można było takie prace kontynuować dalej i współpracować na dłuższą metę. Daniel ma dużo znajomości, więc też ogarnia też różne współprace, więc można fajnie coś stworzyć marketingowo, jak chcecie tam rozwinąć sobie firmę czy jakiś branding. Dobra, to my będziemy działać. Startujemy, tak. Tak jest. Przejeżdżamy tory i wyjeżdżamy z górki tutaj. Okej, dobra, dzięki. Dobra. Aniu, wolniej. Jesteśmy teraz w kontakcie. Dron nad nami.
troszkę wolniej, czy tak może być? No on jest w powietrzu, on leci z nami równo. Ty się tym nie przejmuj, ty masz jechać tak. Trąpią na mnie. Tak? Tak? Tu mamy Zatokę Pucką. Trąbią na nas, ale czego się nie robi dla filmu, dla telewizji. Na awaryjkach byś mogła jechać. Tutaj gdzieś operują, a my pojedziemy do ronda i wrócimy, bo tutaj nie możemy skręcić i powolutku przejedziemy sobie tutaj tym chodnikiem, żeby zrobić więcej ujęć. Jak? Trąbią cały czas. Teraz już możemy przyspieszyć, tak? Tak. Ok, już jedzie normalnie. Pokaż swoją moc. 150 koni. My jesteśmy na wakacjach. Slow life. Nie ma trąbienia. Akcja idzie. Bez przygody nie da rady. Tak to jest, jak na wstecznym się lata i na sporcie. Nie wiecie jeszcze, o co chodzi, ale ratujemy drona. Na drzewie, dosyć wysoko. Była proca, testowaliśmy procę. Niestety nie, bo jakoś tam tak dość gęste drzewo. Ile piłek? Z 20 piłek tenisowych? 20 piłek, tak, przestrzelonych. Ja na co dzień gram w tenisa, ale no niestety nawet dwukrotnie był trafiony, ale... Gdyby rakieta była, to by było lepiej. Chyba tak. Dwukrotnie trafiony, ale... Słucham? Raczej. Trzymaj. A, widzę go. Trzymaj. No tak. Ile razy pan drona ratował? Pierwszy raz. Zawsze jestem pierwszy raz. Daniel, a twój który raz jest ratowanie swojego drona z opresji? Druga kreksa, ale nie na takiej wysokości, także... Poprzednio wpadł w zaspę śniegową. Uratuj swoją księżniczkę! W opresji. Jak będzie za wysoko, to niech pan krzyczy. Tutaj mamy ogólnie już po pół pasa wody. Próby były zbicia go procą i piłkami tenisowymi, ale no nie dało się, a chcemy go odzyskać, bo nie wiadomo co z gimbalem. Co, ja tylko zniósł? Na wstecznym nie miał akurat, na sportowym trybie czujników. Tandarara! 5000 uratowane! Ale był na maksa zaplątany. Przekaż go. Tak, jego nie mogłem wyciągnąć w ogóle, bo tak między gałęziami. Faktycznie trawa jest na śmigiełku. Dziękuję. I atrakcje kurde turystyczne, nie? Całego zamieszania. Ale wypas. Gimbal cały. Tak, właśnie no. Rusza się ładnie. Ja mam w plecaku, wiesz? Pokaż jak się cieszysz. Jesteś zadowolony? DJI, nie musisz dawać nowego drona. Ty zostajesz? Tak. Kacze winkiel. Taki parking. Polecam. Tam są siedzenia, ławeczki. Można sobie coś przekąsić. Widoczek fajny. Brzeźki, wiaterek. No i tyle. Dron uratowany. Super.
skręciłem gaz. A co, Aniu, robisz? Do Zostynia, kochanie, jedziemy. Wiecie, dlaczego tak mówi? Jesteśmy w Karwi i jest mnóstwo ludzi. I chyba naprawdę będziemy uciekać niby w kierunku Łeby, ale tam też będzie full ludzi. Co mamy jeszcze, Lubiatowo? Też tam. Jedziemy do Gostynia, już zbliżamy się, tak przez tydzień dojedziemy. No i będziemy jechać raczej w góry. Góry Sowie, albo zobaczymy. Co tam mamy na obiad dzisiaj? Flaki, tak? Wszystko masz włączone. Jesteśmy na zwykłym parkingu. Zapłaciliśmy parking do 20 godziny. 21 zł zapłaciliśmy za 6 godzin. Nocka oczywiście niepłatna, więc będziemy tutaj raczej spać, nie będziemy nigdzie się przemieszczać. Nie, raczej się przeniesiemy na tamten parking, co są po prawej stronie. Tak. Przeniesiemy się? Chyba tak. No, zobaczyliśmy jakieś parkingi na... Gdzie to, na Biwakowo czy Park Fortnite? No, gdzieś darmowy, trochę w zaciszu, bo faktycznie tutaj przy głównej ulicy. Jesteśmy już teraz w Karwi. Znaleźliśmy teraz po południu taką miejscówkę za darmo na końcu Karwi. Musicie wjechać tak do końca do wioski. Przyszliśmy zobaczyć zachód słońca. Fajnie, bo nie ma dużo ludzi, ale w ciągu dnia dzisiaj byliśmy tam daleko. Masakra. Uciekamy stąd, ale zostaniemy do jutra i troszeczkę tutaj pochilloutujemy, bo widzę, że jest szeroka plaża. Może nie będzie tyle ludzi. A teraz idziemy podziwiać zachód słońca. Jest ładny. A propos, dzisiaj ujęcia z drona też wyszły fajne. Ale dron na końcu nam się zawiesił, co wam pokażę. Prawdziwe oblicze Van Life'u. A czemu się denerwujesz? Bo ja zawsze kogoś muszę ogarniać, a ty go przykrywasz kocem. Kuźwa. Pamiętajcie, jak jeździcie w garażu, nie przykrywajcie kosza niczym, żeby wszystko oddychało, bo się warzywa psują. Łukaszku, to ty! A nie lepiej byłoby na przykład zrobić zupę i psułki zrobić i nie wozić tych warzyw? Zupę z warzyw, z ogórków, tak? Ogórkową na przykład. Pamiętajcie, taki kocyk, nie przykrywajcie go, broń Boże, bo was żona będzie wyzywać. I popsujecie jej od rana humor, a ona już by chciała iść na plażę. A tam jest plaża. Ruch niesamowity. Powiem wam, że plaża faktycznie tutaj jest mniej osób niż 2 km dalej. To są karnińskie błota. Ja sobie parkuję tu. Parking ten jest bezpłatny. Zobaczcie, tam jest taka kolejka w ogóle na obiad. Mega kurde, trzeba czekać. A ja sobie teraz obiadek zrobię. Zawołam potem żonę. Pokażę wam pokrótce, co dzisiaj zrobimy sobie na obiad. No i ogólnie w ciągu dnia to jest tutaj full samochodów, ale na przykład po południu już jest pustka, nie? Więc warto tu się postawić, macie za darmo. A więc jesteśmy już w środku, incognito, nie czekamy w kolejce. Jak można szybko zrobić obiad? Przymknięte drzwi, tutaj wam pokażę. Z tyłu mam otwarte, mam las, przewiew jest, więc jest przyjemnie. Pierwsze co, obiorę sobie dzisiaj marchewkę. I dzisiaj będą mielone. Będzie jakaś sałatka do tego. Może zrobimy mielone w sosie pomidorowym. I ok, mamy marchewkę. Cebulę już sobie obrałem. Ciach. Kosz odkładam i lecimy. Kupione mielone. Ciach do miski. Oczywiście bez papierka. To do wyrzucenia. Siekamy sobie cebulę. Wiadomo, że każdy umie to robić, ale chcę wam pokazać, że to wcale nie wymaga wysiłku, dużo czasu.
A druga sprawa, no to podróżowanie, vanlife'owanie, to też chodzi o to, żeby było w miarę jak najtaniej. Podsumuję Wam, bo jutro jest miesiąc naszej podróży, ile kosztowały nas miejscówki, noclegi. Teraz akurat jesteśmy na darmowym spocie, takim parkingu przy plaży, ale czasami zdarzało nam się też być jakby gdzieś tam na kampingach i to też jest fajna sprawa, bo człowiek troszeczkę odpocznie, troszeczkę markizę sobie rozłoży, trochę może poczytać. My teraz przerabiamy dużo szkoleń różnych, no i na przykład wykąpać się w ciepłej wodzie, ale powiem szczerze, że zawsze gdzieś to miejsce znajdujemy, a jak nie, to kąpiemy się naszym prysznicem takim przenośnym, który montujemy sobie za busem. Myślę, że tyle cebuli starczy. Ja nie lubię drobno siekać, lubię czuć tą cebulę. I teraz sobie zrobimy tak, że zrobimy sobie grube paski. Z takiego dania będziecie bardziej zadowoleni, niż pójdziecie do knajpy, no i zapłacicie grube hajs. Ja uwielbiam majeranek. Dużo majeranku. Uwielbiam tą przyprawę. Nie wiem, czy jedliście kiedyś zapiekanki z majerankiem. Mega. Ja za małego dzieciaka po prostu lubiłem to, uwielbiałem i od tej pory został mi majeranek. Jako dobra, najlepsza przyprawa. Niektórzy lubią kolendrę, a ja lubię majeranek. Okej. Ziepko mielone się obkurczyły, zmieścił się ten piąty. No i tak powstaje obiad. Prosty obiad, do tego zrobiliśmy suróweczkę. Rano włożona do lodówki, żeby się przegryzła. I działamy. I w ten sposób radzimy sobie na co dzień. Oczywiście jak nie mamy produktów, żeby przyszykować sobie posiłek, no to gdzieś tam uderzamy, coś sobie jemy. Nie ma co sobie odmawiać na wakacjach, więc postaram się jutro rano wcześnie wstać, zaskoczyć Was i opowiedzieć Wam o moich wrażeniach vanlife'u po miesiącu użytkowania mojego kampera. Witam Was serdecznie w tym wielkim dniu. Dzisiaj minął miesiąc naszej podróży, czyli 30 dni. I dla Was specjalnie wstałem, żeby pokazać Wam wschód słońca. Zachód słońca już był, a teraz mamy wschód słońca. Zobaczcie, jaka tutaj jest szeroka plaża. Mega. Wywnioskowaliśmy, że to wszystko jest tutaj też nawiezione, czyli pogłębiane było morze i narzucone tutaj piasku. Super. Powiem Wam, że ciepło jest. Opowiem Wam pokrótce, jak usiądę się, przemyślenia po miesięcznym podróżowaniu, czy ten vanlife w ogóle mi się podoba. Zadowolony, że wstałem. Żona mówi, nakręć, później obejrzę. A ja jestem szczęśliwy. Super. I mamy piękny wschód słońca. 5:05. Super. Odejdziemy sobie troszeczkę w głąb, żeby szum fal nam nie przeszkadzał. No, właśnie chciałem Wam powiedzieć, że muszę się dorobić mikrofonu,
muszę wybrać jakiś mikrofon w ogóle do nagrywania, bo wiem, że te wideo nie jest takie superanckie, ale za to widoki są fajne. Poprawimy to na pewno. No więc w tej pięknej przyrodzie podsumujmy ten miesiąc naszego podróżowania, naszego van life'u, można powiedzieć na taki pełen etat. Miesiąc to już jest dużo. Mi van life ogólnie podoba się, bo lubię zmieniać miejsca, a jak jedziemy w jedno miejsce na tydzień czy na dwa, no jesteśmy w stanie to wszystko tam gdzieś wkoło obejrzeć, objechać rowerem, ale my jesteśmy osobami, które aktywnie zmieniają ciągle miejsce i powiem wam, że co zauważyłem, obojętnie jak piękne, urokliwe jest miejsce, maksymalnie 4 dni i jedziemy dalej. Czasami zostajemy jeden dzień gdzieś, jedziemy dalej, nie podoba nam się i to jest właśnie fajne w van life'ie, że na początku zadecydowaliśmy w ogóle kierunek, czyli to były Mazury, ale później na bieżąco ciągle żeśmy weryfikowali, no i praktycznie czasami mówimy, pojedziemy tam, a spotkamy gdzieś ludzi jakiś i powiedzą, że tam jest fajnie, tam jest fajnie. To nagle jest zmiana i jedziemy po prostu w inne miejsce i praktycznie penetrujemy te nowe lokalizacje. Najfajniej ogólnie to czasami jest się zgubić albo znaleźć jakąś miejscówkę tak przez przypadek. No i wtedy jest mega. Czasami są fajne miejscówki, czasami mniej, ale to my decydujemy, czy tam zostajemy. Samochodem ogólnie jest fajnie też, bo możemy się łatwo spakować, sklarować i jechać dalej. Pogoda się nie robi, jedziemy w kierunku słońca. To nam też się podoba. Lubimy obcować z przyrodą, więc też staramy parkować się gdzieś tam właśnie przy lesie, przy wodzie. Naprawdę ten miesiąc czasu nauczył nas troszeczkę spowolnienia, takiego slow life'u. To jest potrzebne w życiu, bo pędzimy. Zachęcam was do spróbowania w ogóle van life'u, bo to jest inne życie. Mamy teraz już taki pęd napędzony. Ja sam wiem, jak pracuję. Technologia praktycznie... Życie nas zmusza do tego, żeby nie zwolnić. A w takiej podróży możemy się tego nauczyć. Mamy więcej czasu do przemyśleń. Mamy więcej czasu do takiego egoizmu, o zadbania o siebie, o pomyślenie po prostu o sobie, o swoim zdrowiu, o życiu, co chcemy robić. W ogóle pomyśleniu o marzeniach. To jest ważne, bo zawsze powtarzam, że nie sztuka tylko marzyć, bo to ktoś mnie nauczył tego. Tylko po prostu te marzenia realizować. No i mi się to udaje. Nie jest to wcale łatwe i nie myślcie sobie, że te marzenia po prostu jakieś są duże. Są to właśnie marzenia malutkie, większe, ale najważniejsze, żeby do nich dążyć i wiedzieć po prostu, że chce się po prostu do tego dążyć. A wtedy to na pewno się wam spełni. No i dla takich chwil właśnie pewnie można sobie wyjechać nad morze i powiedzmy obserwować tą przyrodę tych parawanów i w ogóle, ale my staramy się też szukać miejsc takich, gdzie jest tych ludzi mniej. Powiem szczerze, że akurat tutaj ta plaża jest fajna, bo nie ma tych ludzi tak dużo w ciągu dnia. Jesteśmy na końcu Karmińskich Błot. Karmińskie Błoto, o. Byliśmy w pierwszym dniu tam na samym końcu, no i jechaliśmy Gdańsk, Gdynię, Sopot, no tych ludzi jest mnóstwo, dlatego uciekamy jeszcze tylko jedno w miejsce nad morzem, wracamy na 3 dni wziąć buty górskie, bierzemy też rowery i jedziemy prawdopodobnie w góry, gdzie jeszcze dokładnie nie wiemy. Fajnie, warto wybudować swojego vana. Nie musi to być taki van jak my, bo na początku żeśmy jeździli też Volkswagenem T5, gdzie nam się też to fajnie sprawdzało. Był on bardziej mobilny, szybszy, ale ten jest bardziej wygodniejszy i na dłuższy etat. Zadawajcie pytania, piszcie nam na komentarze. Chętnie wam podpowiemy wiele rzeczy.
polecam Mazury. Naprawdę w tym roku nie ma naprawdę dużo ludzi na Mazurach. Pewnie może w tym Giżycku, Mikołajkach. My tam akurat żeśmy za długo nie bywali, tylko przelotem, ale byliśmy w takich bardziej dzikich miejscach. Teraz jest fajnie, bo możecie biwakować w lasach. Wystarczy to zgłosić, gdzieś tam apka jakaś jest chyba. Więc warto po prostu z tą przyrodą sobie poobcować, bo za szybko żyjemy. Zwolnijmy troszeczkę. Życzę Wam dużo uśmiechu w ten poranek, radości, spełniania marzeń. Ja lecę teraz na dobrą kawkę. No i będziemy się klarować. Jedziemy dalej. Żona nie chciała wstać ogólnie. Napiszcie jej w komentarzach, że niech żałuje. Ona mówi, obejrzy sobie ten film później. Ale jest fajnie, naprawdę. Ja na pewno jeszcze będę chciał w Bieszczady jechać, ale nie wiem, czy to mi się jeszcze uda w tym roku. Czy październik to będzie chyba taka dobra pora. Ale zobaczymy. Wszystko życie pokaże. Wszystko życie weryfikuje. W sumie udało nam się, bo już teraz chmurki są. To nic, uciekam. Dla niedowiarków to Wam pokażę, cała noc tak wygląda. Praktycznie jest pusto, w ciągu dnia to cały parking jest zajęty, już o godzinie 8 rano, bo wszyscy nad morze, a my stoimy sobie tutaj w trójkę i ogólnie jest cisza, spokój, no i darmowo. Odbiło nam na 80 litrach. No to wychodzi prosty rachunek, 10 litrów nam pali. No i wszystko. No myślę, że na taką wagę 3,5 tony to spoko. Widzisz, kuźwa, tego vloga? Kręcę. Pierwsza awaria, benzynę natankowaliśmy, ale przymili mechanicy ogarną ten temat. Tak, szeryf? Da się coś zrobić. To się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. Jak kawę wypiję, to wtedy coś zrobię. Okej. Okay. To my teraz też się posilimy, no i trzeba naprawić błędy. Odejdź ode mnie, kurwa. Czasy przy koparce. Odejdź. Ale co? 7 km jest może. Nie denerwuj. A masz rower. No i koczowanko. 80 litrów. Nie ma skąd baniek. Tyle skołować ogólnie. Nie wiem, co będziemy robić z tym paliwem, bo 80 litrów benzyny przez przypadek zostało natankowane. Odpalił. Jesteśmy uratowani. Pali na strzał. Awaria ogarnięta. Zapala za każdym razem. Teraz czekamy gdzieś z półtorej godziny za nowym filtrem i uciekamy nad morze. W ramach odwdzięczenia się są testy, masażyk w warsztacie samochodowym. Ogólnie dzisiaj taką pomoc żeśmy też udzielili. Super, że trafiliśmy na takich ludzi, że mogliśmy ogólnie szybko auto naprawić i sprawnie, a my chętnie troszeczkę swojej wiedzy też przekażemy innym. Znaleźliśmy się tutaj w warsztacie, miejscowość? Choczewo. Choczewo, super obsługa. Jak nazwa firmy? Martin. Martin. Pomoc była z jednej i z drugiej strony. Jesteśmy zadowoleni, że spotkaliśmy tak fajnych ludzi na drodze. Ja jestem zadowolona, bo miałam kontuzję kolana i pani mnie tu zrehabilitowała. Wszystko powiedziała, podpowiedziała, jakie ćwiczenia zrobić. Jest super. My lecimy już teraz dalej. Dzięki. Wielkie dzięki. My już dalej w trasie, a oto na razie jedzie. Pamiętajcie, bo nie wiem, czy wyjaśniłem. Nie tankujcie benzyny do diesla. Moja wina, moja wina, moja wina. Więc emocje już opadły, dotarliśmy do Łeby, zrzucamy rowery, jest pochmurnie, jedziemy na wydmę, pokażemy Wam wydmę, jutro się plażujemy, relaksujemy. Jak tam? Emocje już opadły? Z
stresiku ogólnie nie było. Był tylko moment, jak samochód zaczął szarpać. Ale ogarnęliśmy to i jeszcze zdążyliśmy dojechać tutaj do Łeby. Gdzie teraz? Na Wydmę. Pamięć o tym wydarzeniu pozostała w nazwie największej ruchomej Wydmy Słowiańskiego Parku Narodowego Łąckiej. Ma ona kształt wielkiego półksiężyca z ramionami wyciągniętymi w kierunku wschodnim. Wydma wędruje na wschód ze względu na panujące wiatry. A więc jesteśmy w dużej piaskownicy. Zobaczcie, jaki fajny widok drzew. Są chyba brzuski, nie? Czy nie? Nie? Nie. Super, jakby śniegiem. Fajny widok tych drzew. Już suszą się, ususzają. Suszą się. Chore są chyba, ale widok mega. Dzisiejszy dzień dobiegł końca, szczęśliwie dotarliśmy, jak widzieliście na vlogu, do Łeby, byliśmy na Wydmach, właśnie się wykąpaliśmy, bo piasek nam wszedł wszędzie we włosy. Ja do Was skręcam teraz vlogi, przygrywa mi dżem na żywo, jest tutaj przy przystani. Powiem taką ciekawostkę ogólnie, kemping tutaj, ten 21, zapłaciliśmy 63 zł. Za busa i za nas dwie osoby za dobę, więc bardzo mało. A druga ciekawostka jest taka, bo już zapłaciłem za 2 dni, czyli 32 dni naszego vanlife'owania wyniosły nas noclegi 840 zł na nas dwóch, więc uważam, że to jest śmiech. Vanlife'owanie jest fajne, bo możecie się przemieszczać, zmieniać ciągle miejsce, a nie, powiedzmy, przyjeżdżać w jedno miejsce i być niezadowolonym. Nie podoba nam się, lecimy dalej. Jak podobają Wam się nasze vlogi, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Mam więcej pomysłów ogólnie na podróżowanie. Stąd będziemy uciekać teraz w ogóle z morza. Na chwilkę wjeżdżamy na 4 dni do firmy i potem lecimy w góry. Jeszcze dokładnie nie wiem gdzie, ale jak chcesz wiedzieć, to zasubskrybuj, daj dzwoneczek, a wtedy na pewno się dowiesz. No i życzę Wam uśmiechu na twarzy, spełniania marzeń, a najpierw marzenia ogólnie, bo czasami pytam się osób, czy jakie masz marzenia? No nie wiem. Warto się zastanowić nad tym, bo ja byłem też kiedyś taki zawsze, że niby miałem full marzeń, a tak naprawdę nigdy nie potrafiłem powiedzieć jakie, nie? I super jest taka lista 1000 marzeń, trzeba sobie dopisywać, a któreś na pewno będą się realizować. Więc ja się z Wami żegnam, uśmiechu Wam na twarzy życzę, piszcie w ogóle, co byście chcieli w tych vlogach mieć ujęte. Nie chcę już zwiedzać zamków, bunkrów i tego wszystkiego, bo to pochłania czasu. Ja też wiedzy takiej historycznej nie mam, lubię słuchać, lubię się uczyć, ale nie mam jakoś możliwości tak przekazania Wam tego, więc po prostu przekazywałem Wam, gdzie byliśmy, co byliśmy, czy warto, czy nie warto. No myślę, że na tyle. Jak jesteś naszym subskrybentem, to bardzo Ci dziękuję. Na pewno jak osiągniemy chociażby 500 subskrypcji, ogłoszę jakiś konkurs, rozdam jakieś bluzy, takie jak my tam nosimy, czy kubki, czy termosy, bo w trasie czasami tutaj rozdajemy jakimś naszym widzom, bo już takich mamy. Cieszymy się z tego tytułu, cieszymy się, jak możemy komuś pomóc. Zawsze jesteśmy otwarci. Widzieliście ogólnie, że łóżko do masażu wozimy ze sobą. Już to była pierwsza nagrywka ogólnie, ale tak naprawdę to już pomogliśmy wielu osobom, pomimo że jesteśmy na urlopie. Naprawdę jest fajnie.
napiszcie w ogóle, jakie vlogi byście chcieli, bo no, jestem nowicjuszem w tym. Łatwiej mi było kręcić przebudowę karetki niż vlogowanie podróżowania. No i uśmiechu Wam życzę na co dzień, trzymajcie się, hej. Może będziemy się widzieć gdzieś na trasie. Mieliśmy kończyć naszego vloga, ale przywitał do nas Kacper. Kacper jest naszym subskrybentem. Koniecznie chciał być na vlogu, więc mu to umożliwiliśmy. Dostaje od nas prezent, kubek termiczny. Powiedz mi, Kacper, od kiedy nas subskrybujesz? Od samego początku. Oglądasz nasze filmy, tak? Tak. Łapkuje. Kacper łapkuje też, o, łapka w górę. Kacper ogląda wiele vlogów na temat budowy kampera i na temat podróżowania, tak? Tak. No, więc trzymajcie się i teraz tym razem już kończymy. Cześć. Pa.